A więc jest tak, mam 57 level. Udało się wbić w sumie dzięki misjom stron kartek z pamiętnika, zwał jak zwał. No i o północy wystąpił komunikat, że jest exp razy 200, drop razy 50. Więc uznałem, że warto to wykorzystać. Może się uda wbić 58 level. Oczywiście cały czas V1, bo na razie cały czas EQ no, nie pozwala na dużo więcej. Ale załatwiłem sobie miecz młodego bohatera, który jest w sumie mocniejszy od mojego FMS. Daję radę. To tyle, jeżeli chodzi o sytuację w grze. Ale co mnie zaciekawiło, a raczej potwierdziło w moich przemyśleniach, regularność. A potwierdził mnie polski profesor, który no, faktycznie uznał, że jest to jednak kwestią też jego sukcesu, że regularnie tkwił w swojej nauce i tym, co robił. I że on by wolał właśnie kogoś mniej zdolnego, ale kogoś, kto regularnie coś robi, niż takiego, kto jest geniuszem, ale w sumie nie robi nic. Analogicznie ja to odbieram do siebie jako, iż lepiej robić codziennie swoje czynności nie do końca dobrze, nie do końca profesjonalnie, dbale, czy jakkolwiek to nazwać, ale je robić, niż zrobić raz i już później nie robić niczego. Dobra, odbił się level zwierzęcia. Okej, to by było na tyle.